Szczęść Boże, Maria Kaliściak, witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Zaprośmy Boga do siebie, a nasze życie się zmieni, podkreślał ojciec święty Franciszek w czasie rozważań przed modlitwą Anioł Pański. Papież apelował w nowym roku o większą troskę o innych. Ojciec Święty w czasie rozważań przed modlitwą Anioł Pański zachęcał nas, abyśmy się zatrzymali w milczeniu przed żłóbkiem i zasmakowali czułości Boga, który stał się bliski, który stał się ciałem. Bez obaw zaprośmy Go do siebie, do naszego domu, do naszej rodziny, do naszych kruchości. Przybędzie, a życie się zmieni. Papież podkreślał, że Bóg stał się kruchością, aby dotknąć z bliska naszych kruchości. Bóg stał się ciałem, aby Tobie powiedzieć, że kocha Cię właśnie tam, w Twoich kruchościach, właśnie tam, gdzie najbardziej się wstydzisz. Po modlitwie papież złożył jeszcze raz wiernym noworoczne życzenia. Jako chrześcijanie unikamy mentalności fatalistycznej bądź magicznej. Wiemy, że sprawy będą mieć się lepiej w zależności od tego, na ile z Bożą pomocą będziemy pracować razem dla dobra wspólnego, umieszczając w środku najsłabszych i będących w niekorzystnej sytuacji. Ojciec Święty podkreślał, że nie wiemy, co przyniesie nam 2021 rok, ale trzeba nam więcej troszczyć się o innych. Papież pozdrowił też tych, którzy rozpoczynają nowy rok z większymi trudnościami, chorych, bezrobotnych, tych, którzy żyją w sytuacji ucisku czy wyzysku. Specjalne pozdrowienia skierował do rodzin. Pragnę serdecznie pozdrowić wszystkie rodziny, zwłaszcza te, w których są małe dzieci lub te, które spodziewają się ich narodzin. Narodziny to zawsze obietnica nadziei. Papież podkreślał, że jest blisko z tymi rodzinami. W 2021 rok wchodzimy z perspektywą inflacji i podwyżek, za co zapłacimy więcej, a co uda się utrzymać na podobnym poziomie jak do tej pory, zastanawia się każdy Polak. Od 1 stycznia wzrósł podatek od nieruchomości, choć ma charakter inflacyjny i nie jest najdotkliwszy dla podatników. O wiele bardziej część z nas odczuje wzrost opłat za odbiór i utylizację śmieci, mówi warszawski radny Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Figura. Uderzy na pewno w każdego. W niektórych mniej, w niektórych bardziej. Najbardziej uderzy w wieloosobowe gospodarstwa rodzinne, czyli też w duże rodziny. Ta skala podwyżek nie ma naprawdę uzasadnienia. Od nowego roku weszło w życie kilka nowych podatków. Unia Europejska narzuca nam podatek od plastiku, cyfrowy oraz opłatę węglową nakładaną na produkty wytworzone poza Unią, a przy wytworzeniu których wyemitowano dużo dwutlenku węgla. Do tego uaktywniona zostaje opłata OZE w celu wspierania produkcji zielonej energii. Koszt energii elektrycznej zwiększy się w granicach 3,5–3,6%. Wprowadzona zostanie opłata mocowa wpływająca na wysokość rachunków za energię, wyjaśnia dr inżynier Bogdan Sedler. Za węgiel będziemy oczywiście musieli dopłacać, gdyż to jest emisyjność i długo z węglem nie możemy kombinować, bo Unia Europejska na to się nie zgodzi. Idziemy w kierunku Zielonego Ładu. W 2050 roku mamy być, jak to mówią, zeroemisyjni, czyli musimy w tej chwili bardzo starannie planować strategię energetyczną, gdyż to rzutuje na wszelkie podwyżki dotyczące życia gospodarczego i społecznego. Kierowcy zapłacą opłatę depozytową za wymianę oleju silnikowego. Może to być nawet 10 zł za litr. Pojawił się także podatek transportowy na środki transportowe, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 tony. Powróci podatek od dochodów uzyskiwanych za granicą, czyli likwidacja ulgi abolicyjnej. Spółki komandytowe staną się podatnikami CIT. Jednak wiele podatków i wyższych opłat wynika z inflacji i COVID-19, przypomina socjolog Grzegorz Wiński. Część tych opłat na pewno ma związek z pandemią koronawirusa. Źródłem tych podwyżek jest po prostu polityka globalna. Wprowadzone kolejne tarcze antykryzysowe muszą mieć pokrycie realne w budżecie państwa. Także zwiększenie niektórych podatków, niektórych opłat jest też związane z tego rodzaju wydatkami.
20-krotnie może zwiększyć się liczba nieruchomości objętych podatkiem od deszczu, czyli opłatą za usługi wodne związaną z utratą naturalnej retencji. Wzrosną niektóre opłaty lokalne, w tym uzdrowiskowa i targowiskowa. Górny limit podatku od psa wzrośnie o 5 zł w skali roku. O skali wzrostów decydują władze lokalne, przypomina ekonomista dr Krystian Mieszkała. Rząd jest obligowany do co roku aktualizowania widełek. A decyzję o podwyżce, czy też zastosowaniu maksymalnej stawki podejmuje Rada Gminy. Zatem w tych podatkach uchwalenie nowej stawki podatku nie będzie oznaczało, że podatnicy zapłacą więcej. Odpowiedzialny samorząd nie będzie wprowadzał tych podwyżek podatku, ponieważ podkreślę, że rozwiązania ustawowe wynikają z ustawy, zatem rząd musi dokonać aktualizacji. Dla przeciętnego Kowalskiego pojawi się jeszcze podatek cukrowy. Chodzi o promocję prozdrowotnych wyborów konsumentów. Będzie to skutkowało wzrostem cen napojów słodzonych. Wzrosną także ceny alkoholi w butelkach mniejszych niż 300 ml, czyli tak zwanych małpek. Od nowego roku podatki muszą płacić też supermarkety. Niestety, jak każdy podatek, będzie nas bolał, nas płatników podatków, bo bez względu na to, czy podatki dotyczą przedsiębiorców, czy też opłaty różne są nakładane na produkty, czy też usługi, to ostatecznie my jako konsumenci za to wszystko zapłacimy. I bez względu na to, jak rząd będzie to nazywał, czy to będzie nazywał podatkiem, czy opłatą, to tak naprawdę jest obciążeniem naszego portfela. I niestety gros tych opłat będzie dla nas bardzo, bardzo bolesny. Podkreśla ekonomista dr Artur Bartoszewicz. Podatki inne niż CIT, PIT i VAT nie mają celu fiskalnego, przekonuje premier Mateusz Morawiecki. Wystarczy, drodzy państwo, porównać sobie główne wpływy do budżetu, które wiążą się z podstawowymi podatkami. Wszelkie pozostałe to jest 10% wpływów do budżetu, które naprawdę zasadniczo nie mają istotnego celu fiskalnego. One mają przede wszystkim cele sektorowe, cele związane z ochroną zdrowia, z bezpieczeństwem na drogach, z poprawą ochrony środowiska, poprawą jakości środowiska, zmniejszeniem smogu. To są różnego rodzaju działania, do których zachęcają nas wręcz organizacje pozarządowe. Szef rządu podkreśla, że rząd obniża podatki, zwiększając jednocześnie wpływy do budżetu. Jest to możliwe m.in. dzięki walce z mafiami VAT-owskimi i unowocześnieniem poboru podatków. Estoński CIT wszedł w życie. Od 1 stycznia przedsiębiorcy nie muszą płacić podatku od zysku, jeśli przeznaczą go na dalsze inwestycje i rozwój. Nowy rok przyniósł nowe rozwiązania w systemie podatkowym. Od 1 stycznia w naszym kraju funkcjonuje tak zwany estoński CIT. Polega on na tym, że dopóki środki finansowe są zatrzymywane w przedsiębiorstwie, nie płacimy podatku dochodowego. Wyjaśnia ekonomista profesor Henryk Wnorowski. Firmy mogą przeznaczyć zysk na dalsze inwestycje i rozwój, a zapłata podatku nastąpi dopiero w momencie wypłaty dochodu z firmy. Widzimy, że jest tu spadek dochodu państwa o 3-4%, natomiast jest też wzrost PKB o 4% w przewidywaniach, a jakby wzrost całych przedsiębiorstw o 10%, więc to jest właściwie zyskujemy dużo więcej niż możemy stracić. Wskazuje radna z Prawa i Sprawiedliwości w Poznaniu Klaudia Strzelecka. Przedsiębiorcy sami zdecydują, z jakiego rodzaju opodatkowania chcą skorzystać. Nowe rozwiązanie kierowane jest do konkretnych firm. Propozycja jest skierowana do bardzo dużej grupy spółek, ale tylko spółek kapitałowych, spółek, które zatrudniają 3 i więcej osób, spółek, których przychody roczne nie przekroczą 100 milionów złotych. Wprowadzenie w Polsce estońskiego CIT-u ma ograniczyć biurokrację i spowodować wzrost inwestycji, zaznaczył poseł PiS Bartłomiej Wróblewski. To bardzo dobra zmiana podatkowa, proprzedsiębiorcza, wspierająca innowacje, wspierająca inwestycje. To było rozwiązanie w systemie podatkowym, którego bardzo potrzebowaliśmy. W Estonii taki system podatkowy sprawdza się od 20 lat. I na teraz to wszystko. Kolejne wydanie o godzinie 18:05. Zapraszam.